W tym filmiku dowiesz się, jak zarządzać uczestnikami projektu oraz jak wygląda współpraca nad projektem. W celu dodania nowych użytkowników przejdź do panelu głównego wybranego projektu. Członkowie projektu są widoczni z prawej strony ekranu. Wyróżnia się członków ze specjalnymi uprawnieniami. Właściciela projektu, kierownika projektu oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po utworzeniu projektu jedynym uczestnikiem jest właściciel projektu, czyli osoba, która go stworzyła. Właściciel projektu jest automatycznie przypisywany jako kierownik projektu. Każdemu z dodanych użytkowników można nadać uprawnienia do komentowania lub zapisywania danych w projekcie. Spośród dodanych uczestników można wybrać osoby, które będą pełnić role specjalne w projekcie. Jednego kierownika projektu oraz jednego rzeczoznawcę. W przypadku, gdy użytkownikowi nie zostaną nadane żadne uprawnienia, będzie on miał możliwość wglądu do projektu wyłącznie w trybie do odczytu. Kierownikowi projektu oraz rzeczoznawcy przypisane są uprawnienia specjalne do akceptacji wszystkich danych i zmian wprowadzonych do projektu. Jeśli w trakcie pracy nad projektem zmieni się kierownik projektu bądź też rzeczoznawca, to wszystkie wprowadzone przez nich akceptacje zostaną cofnięte. Do projektu można również dodać innych uczestników, którzy nie będą pełnić roli specjalnej. Zapis wprowadzonych zmian jest równoznaczny z wysłaniem poszczególnym osobom zaproszeń do dołączenia do projektu. Osoby, które jeszcze nie przyjęły zaproszenia, wyświetlane są kursywą na szaro.